Je vous assure. Comme Fiton. Ça se voit bien. Et je me dis, je n'ai pas peur. Bien. Ouais. Ouais. Не надо, только не разумеем даже так допустим, что так поймешь за сам. Пошли на это нас. Ты даже так больше? Дай гувняжу! Лег на дупу ты! Не будете меня обшукивать. Могу? Да. Нет! Это с нами. Ты идиот! No zobacz. Zawsze starałem się wam pokazać, co jest w życiu dobre. Ostrzec przed złem. Myślałem, że nigdy nie będę musiał was karać. Zresztą nie robiłem tego. Teraz muszę zmienić zdanie. Obaj wypijecie po łyżce tranu. I pójdziecie spać bez kolacji. Teraz do kąpieli. Czy będę mógł chlapać? Nie. Zrób coś z tym. Mama nic nie wie. Że jesteś taki głupi. Sam jesteś głupi. Tak? To pożałujesz. Ja teraz zginę, a ciebie diabły będą smole piekły. Głupi. A wcale nie będą mnie żadne diabły w smole piekły. Wyłaż! 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 Głupi. Wyłaż! Galicję mógł dostatek. Jest pomiędzy nimi gatunek mów osobny, zwany szlacheckimi. A teraz, że nie będą mnie żadne diabły w smole piekły. O której idziesz jutro do pracy? W południu. Weźmiesz dzieci na spacer? Tak, tak. A zabierzecie mnie z sobą? To się może zdarzyć.
Teraz moja kolejna. Tam gdzieś. Nie. Weź nóż. Nie. Bo młodzień... Bo młodzież o piękność i metrykę mnie pyta, bo młodzieńcowi młodą jest każda kobieta. Chłopcowi każda piękność jest rodzinnicą, a dziewinnemu... Każda kochanka, a dziewinnemu. Tadeusz, idioto, jest naszym największym poematem patriotycznym. Pan Tadeusz, idioto, jest naszym największym poematem patriotycznym. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko 20 i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidła wychował. Tadeusz zatem przyniósł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem niemało chętkę do swawoli. Z góry zabił projekt, że sobie pozwoli używać na wsi długo wzbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki młody, a w spadku po rodzica wziął czerstwość i zdrowie. Kiedy reszta świata we krwi już zachłonęła... Ja chromolę takie mydło. Dzieci się nie bije. Człowieku. Gdybyś wiedział, jaka twoja władza, kiedy myśl w twojej głowie jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialnie. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz. Już czekają w milczeniu, jak gron żywioły. Tak czekają twojej myśli szatan i anioły. Co to jest? Tego nie przerabialiśmy. I słusznie. O tego nie wolno mi nauczać. Ale waszym obowiązkiem jest to znać. Podacy. Dwa. A ty? Dziady, część trzecia. Bardzo dobrze. Czytałeś? Tak. A tego nie wolno czytać. Niestety. Dwa. Ludzie... Każdy z was mógłby, samotny, więziony myślą i wiarą, a zwalać i podźwigać trony. Gości macie w domu. On jest w siarzu. Ujdzie! Ujdzie!
Zychu, dawaj to! Coś ty zgłupiał? Stadziu! Jak ty wyglądasz? Stadziu, zamknij mnie. Muszę z wami porozmawiać. To z waszej idiotyzmy. Wasz kolega Bajerski znalazł się w szpitalu. A wzorowy wychowawca musiał opuścić mury naszej szkoły. I dlaczego? Bo jakiemuś debilowi zaczęło się łazić po elewacji. A ty? I ty? Zgłosicie się do mnie po lekcji. Za co? Nigdzie nie przyjdę. Co? Właśnie z licjantem. Wiesz, gdzie ja mam twojego ojca? Od dnia dzisiejszego lekcję języka polskiego będę prowadził ja. Zaczniemy od pana Tadeusza. Są jakieś pytania? Ty, zwrot! Klasy! Mysz! Trzy, cztery! Avanti! Raz! 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 Trzy, cztery! Jak zapewne wiecie, formalnie reprezentuję inspektorat oświaty. Ale przyszedłem do was prywatnie, jako przyjaciel i doradca. Tak więc milczeniem pominę ostatnie wydarzenie. Wiecie, o czym mówię, prawda? Milczycie. To dobrze. Rozumiemy się bez słów. A teraz mam... pytanie prywatne. Kto z was wchodzi do kościoła? No? Było pytanie. Więc kto? Siadajcie. To dobrze. To dobrze, że macie tyle odwagi. I właśnie o tym chciałem z wami porozmawiać. O odwadze. Cechowali się nią tylko najlepsi. Zawisza Czarny, Kościuszko, Paweł Finder. A my? A wy? Nadzieja i przyszłość tego kraju. A więc powiedzcie prosto, czy stać was? Czy starczy wam odwagi, ażeby już w najbliższą niedzielę rodzicom powiedzieć nie? A z sumieniu powiedzieć tak, pouczyć się, poszerzyć horyzonty, pójść do kina raczej niż do kościoła? A w piłkę można pograć? Oczywiście. Piłka nożna to szlachetna gra. Sam nawet sobie często kopię. Siadaj, co się dzieje? Spokój, spokój, co jest? Siadaj, już na miejsca, już, co to jest? Na miejsca, proszę. Siadać? I cisza. Straszny jestem, niezdara. Ale widzicie, mam odwagę do tego się przyznać.
Ja wiem, co chcecie powiedzieć. Rodzice! Który to biegnął? Każdemu się może zdarzyć. A więc rodzice. Zastanówcie się tylko, czy lepiej zerwać pęta niewoli rodzicielskiej, czy kraj w ciemnotę wpychać w gusła i zabobon. Wy, obywatele wolnego kraju, Polacy. Więc jak? Starczy wam odwagi? Pocieszę. W najbliższą niedzielę będziemy pomagali rolnikom na wsi. Dziękuję wam. Do widzenia. Obecność obowiązkowa. A teraz pytam się po raz drugi. Który to biegnął? Broń. Bądź dalej w swoim oddziale. Marcin.
A co to była za broń? Mauser. Została wyróżniona i dwóch wybranych uczniów będzie reprezentować nasze miasto na centralnym obozie harcerskim. Obecna tu drówna przyjechała, żeby wam się przyjrzeć. Dyrektorze, proszę. Tadeusz Krzywański, Wiesława Gradus, Roman Tylman, Tomasz Żukowski. Wstańcie. Kto z was chciałby pojechać na ten obóz? Że wcześniej trzeba będzie zdać egzamin. A więc kto? Brawo! Dobrze się uczycie? Dobrze. A ty? O, trzeba być odważny. On nie może wyjechać. Musi pilnować swojej matki. Ona jest chora. Lekarz powiedział, że potrzebuje opieki. Wierzę ci. I czego tu się denerwować? To się nawet chwali. Zapamiętaj. Matkę ma się tylko jedną. A teraz następny delikwent. Co się stało? Przewróciłem się. Posłuchamy teraz, co ten niezdara ma nam do powiedzenia. No. Mój tata jest w więzieniu. Co robisz? Ja ci rzucę. Jakie masz stopnie? Średnie. Mój najlepszy uczeń powinien pojechać na... Panie! Przepraszam. Naprawdę, to nie ja ustalałem kandydatów. Wierzę. Tego wezmę na ten obóz bez egzaminu. Ma charakter, prawda? Tak. To prawda. Myślę, że ci się tam spodoba. Mamo,
Tata zrobił coś złego? Nie. Takie straszne czasy. Mamo, ja nie chcę tam pojechać. Nie musisz. Dam sobie jakoś radę. To zdrowe. Nie da nie masz. Siadaj. Stało się coś? Nie, nic. Ja nie będę jadł tego gówna! Jak ty mówisz? Jedz. Jedz. Mamo! Ludzie! Pomocy! Ludzie! Ratunku! Tak, mamo. Mamo. Tak? Ja tam pojadę. Thank you.
Spać trzeba z rana, młodzieży kochana. Kozak trzeba z nocy, żeby nabrał mocy. Czołaj! Czołaj, drogo, czołaj! Za 15 minut śniadanie. Ubieraj się. A ty co tak stoisz, krasnoludku? Ja do gitarstwa. Siusiu? Lud potrzebuje czy... Kupę nawalić. Kupę. Kupę. No to proszę. Set jest numer 4. Zobaczy, że się spóźnisz. Nie odpuszcz nam naszej winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ono. Jutro będę dyżurnym. Czołaj! Jest tu parę książek, co? No. Ale nie dla ciebie, krasnoludku. Różne rzeczy piszą w tych książkach. Mhm. Chodź. No chodź. Wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Wierzę. To nie przyznawaj się do tego. Ej, coś ci pokażę. Uważaj, żeby cię ktoś nie zakapował. Nie wolno wchodzić. Ty. Twój ojciec siedzi w więzieniu? Tak. To czuwaj. Czuwaj. Czuwaj! 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 Teraz zgodnie z naszym zwyczajem przemówi przewodniczący zarządu obozu. Proszę. Witamy naszych druhów przybyłych z całej Polski na nasz obóz. Przez 3 miesiące będziemy wspólnie pracować, uczyć się i na pewno zdążymy się jeszcze dobrze poznać. Dobrze ci jest z historii? Zapamiętajmy. Zostaliśmy wybrani z najlepszych. Dobrze się dobrze uczyć z historii. Kilka miesięcy spędzonych razem. Pomożesz mi? Będzie dla nas szkołą obywatelską i polityczną. Mówisz, że Łukasz najdzie. Ma zostawić trwały ślad i być drogowskazem w naszej dalszej drodze życia. Kiedy wrócimy do naszych szkół, drużyn i domów, będzie spoczywał na nas obowiązek udzielania się w różnych organach szkolnych i dzielnicowych. Niedługo wstąpimy do Związku Młodzieży Polskiej. Mów dalej. A najwierniejsi do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Będziemy w przyszłości działaczami partii i państwowych. Dobry dym! Szypegier!
To jest obóz harcerski, a nie szkoła komandosów. A ja uważam, że zachowali się wspaniale. Jestem z nich dumna. Towarzyszko, to jest po prostu głupota. Ofiary były duże, zawiedziały nadzieje częste. Duża część z tych, którym się powiodło, została w Ameryce na stałe. Ofiary były duże, zawiedziały nadzieje częste. Duża część z tych, którym się powiodło... Kogo zapisać do kółka fotografii? Tomek! Tomek! Zapisacie do kółka fotografii? Tak, bardzo proszę. Już? A ciebie? Nie, ja na razie do montażystów i dopiero dla sztuki. Jak chcesz. Kogo zapisać do kółka fotografii? Kochana mamo, już trzeci dzień jestem na ogólnopolskim obozie harcerskim. Czuję się dobrze, tylko ciągle boli mnie brzuch. Dlaczego to druhu nie goniliście prowokatora? Ja nie wiedziałam. Wy nie wiedzieliście, a druh Dominik mógł wiedzieć, tak? Dominik został nagrodzony. Jak to nagrodzony? Na czerwonej tablicy cię wywiesili, a jego na czarnej. Pierniczysz. Poczekaj. Jak poznałeś, że to był prowokator? Zachował się niezgodnie... Niezgodnie z przepisami? No właśnie. Niby prosta, kolega krasnoludek tego nie wiedział. A jak myślisz, dużo jest prowokatorów? Ojciec mówi, że dużo. Bardzo dużo? Bardzo dużo. A komunistów? No, ojciec mówi, że prawdziwych komunistów nie jest tak dużo. To znaczy, że prowokatorów jest więcej niż komunistów? No, tak. Nie! Padło wam. Dziękuję. Mogą mnie w dupę pocałować. Chyba że ojciec wyleciał z pracy. Bruchu! Czy to był Madagaskar? Przecież wiesz. No to czuwaj. Idziesz z nami? Gdzie? Chcesz go zabrać? Masz pieniądze? Mam. Ile? 20 złotych.
tego będzie jakieś nieszczęście. A jakby co, to ja o niczym nie wiem. Jakby co, to ja nic nie wiem. Raz, znalu. Koncert z życia. Wysłuchowanych robotów Kominedona stoją już blisko 2 godziny. W tamtym budynku przy ulicy Kowalskiego padły pierwsze strzały. Jeden wystrzał trafił w głowę 13-latka. Tak zginął Romek Strzałkowski. Koncert z życia. 13-letni harcerz, który przed południem wyszedł po zakupy, wyręczając chorą matkę. Był jedną z 12 dziecięcych ofiar poznańskiego czerwca. U wylotu z ulicy Antochanowskiego przewrócono tramwaj, tworząc z niego barykadę. Odstraszających się demonstrantów dosięgały oddawane z zabudowań UB strzały. Co wiem o swoich rodzicach? To jest temat wyprasowania. Ty. Ja? Powiedz nam, co ty wiesz o swoich rodzicach. Chcemy poznać ciebie, twoich rodziców. Kim są, gdzie pracują, czy są członkami partii, z kim się przyjaźnią. Rodzice moi... Tata pracuje w milicji, ale jeszcze sierżantem, ale nie chodzi w mundurze. Dlaczego? Tata ma... specjalne zadania. No, ale chyba lubi swoją pracę. Kiedyś był ślusarzem, ale woli być milicjantem. A dlaczego? Dobrze zarabia i mama nie musi pracować. I tylko tyle? To ty pewnie nic nie wiesz o swoim ojcu. Tylman, co byś dodał? Wydaje mi się, iż ojciec mojego kolegi jest zadowolony ze swojej pracy, ponieważ umacnia władzę ludową. Bardzo dobrze. Powtórz całe zdanie. Mój ojciec lubi swoją pracę, ponieważ umacnia ona władzę ludową. No widzisz? Proszę do mnie. Nie przeszkadzaj. A może opowiesz nam, jak twoi rodzice spędzają wolny czas? Tata to śpi, a mama modli się, że tatę zabiją. Nie rozumiem, jak to zabiją. Strzelali do taty, ale im uciekł. Potem dostał medal. Jaki medal? Za odwagę. A teraz napiszecie całą prawdę o swojej rodzicach. Będzie trochę sprawdzian. Powiedz to głośno klasie. Myślę, że to opracowanie należy traktować jako sprawdzian naszych charakterów i prawdomówności. Jak masz na imię? Był Dominik. Rozejdź. Na tych kartkach macie pytania pomocnicze, na które trzeba będzie odpowiedzieć. Proszę, drobne. Słucham. Co należy napisać przy punkcie poglądy polityczne i kontakty zagraniczne rodziców? Dalej masz wyjaśnienia. To... ja muszę wyjść na chwilę. Prawie się. Na przyszłą sobotę napiszecie wypracowanie domowe, o którymś z waszych kolegów z obozu. Wszystko, co o nim wiecie. Harcerz robi wszystko, żeby tata jego spokój. Nazwisko! Druk Tomasz Rzepowski. Chwilowo zwolniony z zajęć lekcyjnych. Wolny. Zaraz schudą.
Już. Już. Już, świnia! Wiadomo wam, druhu, co to była Liga Kolonialna? Nie. A co to jest? To jest mój znaczek. Madagaskar 37 roku. I tylko jeden znaczek przywieźliście z sobą? Tak. I akurat Madagaskar. No tak. A co wam wiadomo o kolonialnych zapędach Polski sanacyjnej? Nic. A czy chcielibyście, żeby Madagaskar był polską kolonią? Chyba tak. Powinieneś to przeczytać. Tu jest wypracowanie o tobie. O mnie? Tak. Jak widzisz, nie wszyscy są tacy leniwi jak ty. Powiedz, czy to prawda, że kiedyś powiedziałeś do ZMP nigdy się nie zapiszę, bo ojciec by mnie zatłukł. Nie. To nieprawda. Coś tak myślałam. A czy to prawda, że twoja matka na wieść o śmierci towarzysza Stalina powiedziała, że nareszcie Bóg się nad nami zlitował? Tak, to prawda. Ale ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to znaczy. Naprawdę. Wierzę ci. Lubisz konfitury? Tak. Te są domowej roboty. Moja mama też robi konfitury. Piękny list napisałeś do swojej mamy. A skąd pani wie? No, to jest właśnie ta druga sprawa, o której chciałam ci powiedzieć. No, ale chyba nie gniewasz się na mnie. Nie, ale tak nie wolno. Może. Może ci się to nie spodoba, ale ja uważam, że na naszym obozie korespondencja nie powinna być tajna. Powinniśmy się lepiej poznać, zrozumieć. Tak przynajmniej mnie wychowywano, uczono. Chciałabym mieć takiego syna jak ty. A teraz uwaga! Wycieramy portrety z osucha, tak żeby nie było ani plam, ani wody. Ale dokładnie, dokładnie. Szczególnie trudny jest do fotografowania portret oszklony. Trzeba znaleźć taki kąt ustawienia aparatu i światła, żeby nie było odbić. O. Teraz uwaga na miejsca, do aparatu. Duchowie, życzę owocnej pracy.
właśnie jak telewizji. To i takiego pisma partia nie może zlikwidować? Tak, znam te argumenty. Pismo, zabrać krytyki, dyskusji, złączyć cenzurę i zrobić z Polski jeden wielki postęp. Krew, strzelanina, robotnicy przeciw partii. Nie, to nie robotnicy! To zachodni prowokatorzy! Do elektrami właśnie, żeby Poznanie wolała się ten! Członkowie partii, ZNP, studenci, robotnicy. I ty to nazywasz zachodni prowokatorzy. Nie poznaję cię, Zbyszku. Przecież to ty mnie uczyłeś, że partia nigdy się nie myli, że historia jest z nami. Masz rację, historia jest z nami. A siła partii w tym, że nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za żadne błędy. Że nie boi się przeprowadzić radykalnej krytyki, wypaczeń i krzyk. I dlatego Gomułka został już zrehabilitowany i na pewno wejdzie do gazety. Żeby nie zniszczyć. Przyjechaj, bo cię kocham. Było otwarte. No to dlatego! Nie zrozumiałeś mnie. Ona chce, żeby na świecie było lepiej, żeby ludzie byli uczciwi, równi. A mi się obejrzysz, a będziesz taki sam skurwysyn jak mój ojciec. A twoja druhna, dyrektor... Zresztą nie, dyrektor jest w porządku. Oszalałeś! Nie, kurduplu, to nie ja oszalałem, tylko oni. A teraz i ty. Wiesz co? Mój ojciec niedługo wyjdzie z niej. Skąd wiesz, że w ogóle wyjdzie? Bo jest niewinny. Ona ci tak powiedziała? Tak, to była pomyłka. Pomylili się? Tak, zdarza się. Aż cię ta kurwa przerobiła. Odwołaj to. Już! Tak piła z ciebie, krasnalo. Kłamiesz. Jesteś podły. Podły i głupi. Nie. Korzystując z klasy robotniczą i ciężki trud, kapitalista bogaci się niewspółmiernie. Korzystując z klasy robotniczą i ciężki trud, kapitalista bogaci się niewspółmiernie. Dominik, chodź z nami.
Słuchaj, czy ty jesteś prawdziwym komunistą? Oczywiście. A o co chodzi? Chyba mówię prawdę. Tak? To przysięgnij, że jesteś prawdziwym komunistą. Jak Boga kocham. W porządku. No. Fajnie tu. Najgłośniej. Padły z ust pana podobne słowa, gdy funkcjonariusze władz ślepych torturowali, mordowali na zimno z premedytacją więźniów znajdujących się w ich władzy. Nie będę słuchał. Pytam, czy ujawniono, jakimi sposobami, jakimi torturami, czy nie robiono... Świje! To opinie ogólnikami. Dobra, w okresie period, aresztowano w prawie wyższych urzędników władzy. Zdrowe to oczywiście tak. Napotyka jednak na silny opór większości członków władz partyjnych i władz bezpieczeństwa. Gwałt zadanego tym polskich patriotów nie zapomnijmy. Tak, panie Ładnie, ale tutaj jeszcze będzie. A ty jeszcze przyjdzie. Pojawią. Wszyscy ustawią się w szyku. No pokaż, czy szybciutko próba. No. Tomasz. Słucham. Ponieważ nie wiesz, że to jest jeszcze gotowe, to musisz się zająć dekoracją holu. Będziesz za to odpowiedzialny. Dawaj. Uwaga! 3, 4, raz! Wara od Odry, od Mysy wara, od naszych granic precz. To ziemia nasza, piastowska stara, na chód to nasza rzecz. Nie powiesz na wybrzeże dał, nie śląc mi spokój był. Ziemię tę polski żołnierz ciągnął, na niej praojciec żył. Ziemię tę polski żołnierz ciągnął, na niej praojciec żył. Śpiewamy. Nie zapomnijmy, jak wróg nas męczył, milionów bram i łez. Obronie te pańskich i bezmarzy, nie powiesz nam wybrzeże dał, nie Śląsk mi spokój był. Ziemię tę polski żołnierz wciąż, na niej na ojciec żył. Ziemię tę polski żołnierz wciąż.
Co wycinasz? Wykrzyknik. Pokaż. Po co? Pokaż. Jutrze przyjadą, prawda? Boli. Chciałam was poinformować, że w chwili, kiedy najlepsi synowie tego kraju, zmożoną pracą i nauką, oddają swej socjalistycznej ojczyźnie cały swój wysiłek i trud, elementy wywrotowe z pomocą imperialistów zachodnich rozpoczęły wywrotową działalność na terenie naszego kraju. Naszym organizacyjnym obowiązkiem będzie teraz wzmożona czujność. Imperialistom i wywrotowcom powiemy nasze zdecydowane nie! Czuwaj! Czuwaj, ludzko, czuwaj! Baczność! Rozejdź się! Druhny! Proszę, druhny. Co teraz będzie? Lubisz mnie trochę? Bardzo. Czy w trudnym momencie, w ciężkiej chwili, zostawiłbyś mnie bez pomocy? Nie, nigdy. Ja też nie zostawiłabym przyjaciela bez pomocy. Ja też? A wiesz, kto tej pomocy teraz potrzebuje najbardziej? Potrzebują jej komuniści. Potrzebują jej ludzie pracy. Ludzie najbardziej wartościowi i uczciwi. I potrzebujemy jej my. Nasza organizacja i nasz kraj, któremu ślubowaliśmy. Rozumiem. I nigdy nie zdradzę. To to mamy. Rehabilitacja dalszych więźniów politycznych w naszym kraju. Niesłusznie skazani wracają do domu. Cisza! Ze względu na trudną sytuację w kraju, w dniem dzisiejszym rozpoczynamy warty nocne. Każdy przed rozpoczęciem warty zapozna się z regulaminem. W nauce, pracy i walce czuwaj! Czuwaj! Pierwszą, kolejną wartę będziesz miał ty i ty. Proszę za mną. Thank you.
Kto jeszcze? No, proszę. Nazywam się Tomasz Żukowski. To moja wina. Słuchaliśmy Radia Wolna Europa. I Dominik, druh Dominik, nie chciał słuchać. A myśmy go zmusili siłą. Płakał. Uspokój się. Uważam, że postąpiliśmy podle i nieuczciwie. Trzeba mnie ukarać. Kto jeszcze był z tobą? Jerzy Kamiński i Kazimierz Domagała. Stać! Co z wami zrobić? Już mówiłem. Proszę usunąć mnie z obozu. Słuchaj, sprawdź to. Mamy wobec was inne zamiary. Wasze szczere wystąpienie zostało bardzo wysoko ocenione przez towarzyszy z Warszawy. Mamy zresztą podobne zdanie. Pomogliście oczyścić szeregi z groźnych wrogów. A to się liczy. Proponujemy wam wstąpienie do zarządu obozu. Co wy na to? To niesprawiedliwe. Rano przeprowadzi się do służbowego pokoju. Czuwaj! Dlaczego nie salutujecie członków zarządu? Wiedziałem, co? No. Teraz muszę napisać raport. Żukowski. Tak? Gościa macie.
Ja? Tak, czeka na dole. Tato? Tatusiu! Wiedziałem, że cię wypuszczą! To była pomyłka, prawda? Tak. Wiesz? Wykryłem prowokatorów. Niby koledzy, harcerze. A jednak okazali się wrogami. Wracaj. To od maleństwa. Nie cieszysz się? Cieszę się. Maszka, może byś wrócił ze mną do domu? Teraz. Teraz, kiedy mam takie ważne zadania. Kontrrewolucja podnosi głowę. Prasa zdradziła. Musieliśmy wydać zakaz czytania gazet. A ja mam wrócić do domu, tak? Słuchaj, ja porozmawiam z dyrektorem. Pewno się zgodzi. Mama bardzo się ucieszy. Nie tęsknisz za domem? Ty nic nie rozumiesz. Trzeba przeprowadzić dochodzenie, a winnych należy ukarać. Trzeba zacieśnić szeregi. Przecież dłoń podniesioną na partię trzeba uciąć. Zanieś do biblioteki. Tego nie wolno czytać. Boże mocny, Boże wszechmogący, daj siłę i odwagę. Zniszcz kontrrewolucję i naszych wrogów. Pomóż nam w zwycięstwie. Oświeci się mój duch, gdy to nie ma najmniejszego sensu, ta walka. Odwróć się na chwilę, mocy. Zmiłuj się nad Thank you.
Czekaj, druhowie!